Co się stało z księdzem Michałem Misiakiem? To jest wasze pytanie dzisiaj, na które podejmuję odpowiedź. Posłuchajcie. Kochani, sprawa jest dosyć przykra i skomplikowana. Byłem ostatnim też proboszczem Michała, gdzie pracował jako ksiądz, dlatego też otrzymujemy tutaj, nie tylko ja, ale i nasi pracownicy i osoby, które tutaj posługują, mnóstwo od was telefonów po tym, jak został przekazany komunikat z kurii archidiecezji, że Michał zaciągnął na siebie karę ekskomuniki, czy że jest ekskomunikowany w Kościele katolickim. Problem jest, że Michał przyjął chrzest, którego udzielił mu protestant. To nie jest ważne, z jakiego kościoła, bo dla Michała też to nie miało znaczenia. Ale sam fakt, że przyjął drugi chrzest. No i tutaj jest cała trudność, ponieważ przyjęcie drugiego chrztu przez katolika sprawia, że ja zaciągam na siebie karę ekskomuniki. Z automatu, bo nie trzeba mieć ani świadomości tego, że to jest związane z karą, ale po prostu przyjęcie drugiego chrztu sprawia, że jestem ekskomunikowany. No i Michał to zrobił. Jak z nim rozmawiałem, jak tutaj przyszedł też nam to wyjaśnić w domu, to mówiliśmy: Michał, ale to może było odnowienie chrztu, że ty chciałeś odnowić chrzest. No, nie ma problemu, żeby po prostu mam intencję, idę odnowić chrzest i chcę, żeby to było odnowienie chrztu i sprawa jest jasna. Michał nam powiedział: nie, to nie było odnowienie chrztu. Ja chciałem przyjąć chrzest. To był owoc jego modlitwy, czy to już są jakieś osobiste sprawy. Ale konsekwencje prawne są tego takie, że stanął poza Kościołem. I jak mógł powiedzieć inaczej, że ja odnawiałem chrzest, to powiedział: nie, ja przyjąłem chrzest. Co tylko potwierdził, że to było faktem. Więc to jest jedno. A teraz druga sprawa, co może zrobić Michał teraz? Może wrócić do Kościoła. Może po prostu wyznać wiarę. Czy to powie, do któregoś z proboszczów przyjdzie i powie: chcę wrócić do Kościoła. Czy ponieważ jest księdzem, to do biskupa, jakkolwiek, żeby wrócił do Kościoła. Michał mi powiedział na to: ja nie chcę. I tu jest problem, gdzie potrzebujemy, moim zdaniem, pomodlić się za Michała, popościć za Michała, podjąć coś bardzo konkretnego, do czego chcę was zachęcić. Do postu w intencji nawrócenia, do postu w intencji powrotu do Kościoła katolickiego. Bo to jest ten moment jeszcze, kiedy Michał modli się na różańcu, kiedy Michał jeszcze gdzieś ma w sercu i Matkę Bożą, a to jest kwestia czasu. Jeżeli pójdzie już w tym kierunku, pytałem go, jak chcesz żyć bez Komunii Świętej, jak chcesz żyć bez spowiedzi, przecież ty zawsze byłeś księdzem, który przyciągał tłumy. Jesteś fantastycznym spowiednikiem, ludzie lgną do ciebie jako do spowiednika. Właśnie lgną do ciebie, bo jesteś dobrym spowiednikiem, a teraz mówisz, że co, nie będziesz się spowiadał? To się może zmienić za naszymi decyzjami. Idą kolejne decyzje, które są konsekwencją tego, co zrobiliśmy. Ktoś, kto bierze rozwód, coraz bardziej próbuje wybielić się i pokazać, że to nie moja wina, tylko drugiej strony. I to samo najprawdopodobniej będzie i w tej sytuacji. Natomiast przyjaciół Michała, ja się czuję przyjacielem Michała i cenię go bardzo. I to, co robił, miał genialne pomysły ewangelizacyjne. I część z nich kontynuujemy. Część kontynuują księża, chociażby spacer u nas dookoła kościoła w każdy wtorek wieczorem. Przychodzą księża, których on poumawiał i w każdy wtorek taka modlitwa jest. Siłownia, którą założył, funkcjonuje. Dobrze, wiele rzeczy też nie jest kontynuowanych, bo nie znalazł kogoś, żeby kto kontynuował, ale pomysł był genialny. I to jest, Michał jest człowiekiem bardzo wartościowym. Więc jeżeli zależy tobie na nim, to chciałbym ciebie poprosić, żebyś dołączył do postu za Michała. I zrobimy go w ostatni czwartek miesiąca czerwca. Zachęcam, żebyście zapisali się na tę akcję na Facebooku naszej parafii. I tam jest wydarzenie z postem, że ja podejmuję ten post. Będziecie mogli wpisać, czy to będzie o chlebie i wodzie, czy to będzie post innej formie, jakieś wyrzeczenie, które bardzo konkretnie
o nawrócenie, aby Michał wrócił do kościoła, nawet jeśli to już nie będzie kapłaństwo, to żeby wrócił do kościoła i czynił dobro w kościele, bo Bóg go do tego powołuje, wzywa. I módlmy się też za jego rodzinę, na pewno to jest wielkie cierpienie dla bardzo wierzących rodziców. No i po prostu cała rodzina jego jest po prostu oddani ludzie kościołowi, są ludzie kościoła, cała rodzina. Także ból mają niesamowity, trzeba ich wspierać gdzieś modlitwą i nie wiem, czy Michał słyszy ten ból od swojej rodziny, jeśli nie słyszy, być może usłyszy, jak obejrzy tę wypowiedź moją. I też liczba osób, które podejmiemy ten post, myślę, że będzie jakimś sygnałem dla Michała. Michał, my Ciebie chcemy, żebyś wrócił do Kościoła, potrzebujemy Ciebie w Kościele. Nawet jeśli Ty w tym momencie gdzieś tak zabłądziłeś, że słyszysz wewnątrz co innego, że Ci mówi Bóg. Bóg Ciebie chce w Kościele. I o to będziemy pościć w ostatni czwartek miesiąca. Pierwszy link, który jest w opisie tego filmu, jest linkiem do wydarzenia. Do wydarzenia z czwartku za tydzień, ostatni czwartek miesiąca. I tam się włączajcie w wydarzenie, gdziekolwiek mieszkacie na świecie. Włączajcie się w to wydarzenie i też możecie pisać konkretnie. Ja podejmę taki post i zachęcam Was do bardzo gorliwego postu. A ja już znam kapłanów, którzy zupełnie odchodzili i przez gorliwą modlitwę, przez drogę krzyżową rodzin w ich intencji wrócili do kościoła. Wyszli z jakichś związków, pogubieni, ale wrócili i robią dalej dobrą robotę. Dlatego chcemy w ten sposób pomóc Michałowi i modlić się za niego. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Zawsze o to proszę, więc tym razem też piszcie komentarze, kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i trwamy w modlitwie.